Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed Rivals. Dzisiaj będę jeździł policyjnym GTS-ie, ale nie będę się przejmował zadaniami. One gdzieś tam sobie będą się po boku wypełniać. Natomiast chcę się skupić na grze online. Jak to będzie szło, nie wiem, bo wiecie co? Podejrzewam, że na grze publicznej, na której teraz jestem, będzie sporo lagów i mogą być problemy, ale zobaczymy. No dobrze, więc mamy GTS-a. Zmierza do mnie kilku typków. O, właśnie, jeden mnie minął. Jedziemy za nim. Podejrzewam, że nie będzie łatwo, no bo to już są prawdziwi gracze. Okej, kogoś tu mamy? Nawet nie ma aż takich lagów. Tutaj mam tarana. Włączmy sobie jeszcze pole elektrostatyczne. I gościu chyba załatwiony. Zgadza się? Tak jest, zostałem 11 tysięcy punktów. Zatrzymany, pięknie. Dobra, no, mamy jednego załatwionego. Chwileczkę, kogoś tu... O, miałem tu jeszcze gracza, on był policjantem, więc... O kurde, co oni robią? On był policjantem, także on jest... On gra ze mną po prostu, chyba. Chyba, że policjanci też na publicznej się rozwalają. Nie wiem, ja w ogóle pierwszy raz gram na grze publicznej. Wow! Pierwszy raz gram na grze publicznej. I w zasadzie nie wiem, jak to tutaj funkcjonuje, nie wiem, jacy gracze są. Zawsze grałem z osobami znajomymi po prostu i się gdzieś tam umawialiśmy, spotykaliśmy i graliśmy, a w ten sposób po prostu nie. W każdym razie tutaj jest jakiś koleś, on jedzie w przeciwnym kierunku, ale ten gościu... O, znowu jest tutaj, gdzieś się schował. Dobra, wyznaczamy sobie trasę do tego gracza i ruszamy. Właśnie, tak a propos... Kilka słów o tym Viperze. Właściwie nie mogę wam nic też o nim powiedzieć, bo gram nim zupełnie też pierwszy raz. I no, mam nadzieję, że jakoś będzie mi szło. W każdym razie już się bardzo ładnie popisał na samym starcie. Więc to bardzo ładnie też o nim świadczy. No dobra, tutaj jest gdzieś gracz. Ale gdzie on jest? Okej. Tu jest ich sporo od groma. Zaraz. Co tu się dzieje do cholery? Goddammit, kurczę, wczytaj się szybko, nie mogę. Okej, za mną. Chodź. Mam cię. Włączył turbo. Trafiłem go, ale słabiutko. Dobra, gonimy. Już mi się chyba wyłączy ten cały impuls. O, tu. Ha, to policjant jest, dobra, on jest ze mną. Zjeżdża tu. Ale slow motion taki w powietrzu miałem. 27 klatek i gra po prostu dzwoniła. A co tu się dzieje do cholery? Tu jest typek w McLarenie P1. Wow. O, że żmor... Oh, fuck! Kurde, już myślałem, że mnie załatwili. A, bo to Ruscy są. Podejrzewam, że jakieś programy mają. Nie, żartuję. Ale tak, też tak może być, prawda? O! Aha, użył ten, pierdnięcia, dobra. Niech im będzie. Ale wiecie co? Jak oni mają P1, to ja też już wezmę coś mocniejszego. Nie bójcie się. No dobra, mamy tutaj podejrzanego. 3 km, znaczy... 1 km i 300 metrów ode mnie. Muszę zjechać tu z autostrady. Okej, zdaje się, że się on... Nie, ja się do niego zbliżam. Nie, jedzie dołem. Cholerka, trzeba zawrócić. Tak będzie po prostu szybciej. I dogonimy go. Tym razem mam Bugatti Veyrona, także już nie ma jaj. Okej, chodź. Dobra. Oberwał. Pościg rozpoczęty. Wow. Jedziemy. Wow. O kurczę, ktoś tu się do mnie dołączył. Dobra, gonimy tego typka. On się jedzie naprawić, skubaniec. O rany, co tu się dzieje? Wow, włączył chyba turbo. Ja tu mam 22 klatki, bo to jest taki otwarty teren i zawsze mam tutaj spowolnienie. Tego lepiej patrzeć się, nie wiem, w bok, do tyłu, wtedy będę jechał po prostu szybciej. Wow,
Jechałem chyba trochę za szybko. Ej, czemu nic mu się nie stało? Przecież tak mocno oberwał, prawda? Widzieliście to? No mam na nagraniu, ej. Patrzcie, jaki skrywanie, co? Sprinciarze. Nie, ja teraz mam Bugatti Veyrona, nie jest tak łatwo. O kurcze, patrzcie, jacy skubańcy. Dobra, trzeba jechać do niego, bo on już ma mocno samochód uszkodzony. I zobaczcie, jak spiernicza. Ale ja mu nie dam tak łatwo uciec. Już ledwo co żyje, tylko na dotyk. Kurcze, muszę zacisnąć poślady i cisnąć za nim. Kurcze, nie wiem, gdzie się teraz patrzeć, żeby jechać szybciej, w bok, czy jak? Jedzie naprawić samochód, ale zobaczcie. Zobaczcie, jaki tchórz. Niby taki cwaniaczek, nie, że czeka, żeby mnie rozwalić. A ty nie, jedzie się naprawić. Gdzie on jest? Jest tu. No chodź, chodź. Aha, ha, ja cię pierwszy trafiłem. Chodź, chodź. Nie ma lekko, gościu. Jeszcze raz staram. O kurczę, jedziesz tu. O, już się jedzie naprawić, zobaczcie, nie? To jest Bugatti... O, i zatrzymali go, pięknie. To jest Bugatti Veyron, tutaj nie ma już lekko. Bugatti jest naprawdę bardzo twardy, jeśli chodzi o zderzenia. Wow! Odwracamy się i jedziemy na gościa. Kurczę, jaki pojedyn... O, żeż mordy, czemu mnie atakuje policjant? Dobra, wyjadę stąd, bo tu mam... Po prostu gra mi tutaj słabo chodzi, a oni się tutaj chcą bić, cwaniacy. No dobra, ale ja sobie pojadę tutaj i tu będziemy toczyć pojedynki. Czyli teraz tak, wezmę się, schowam tu. A zobaczymy, co zrobi koleś. A, chyba zawrócił, cwaniaczek. Zobaczmy, co się dzieje. Tak, zawrócił, ale tu jest inny gościu. A, jedzie na autostradkę, dobra, no to gonimy. Ja mam dużo szybszy samochód, on ma pojedynkę. Pojedynka nie pojedzie tyle co Bugatti Veyron. Gonimy. Tam będzie stacja po drodze, także będzie mógł się naprawić, ja zresztą też. A, skubany, zobaczcie, nie, 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 ja tu za tobą nie jadę. O, chyba tym razem ja polegnę. Jedziemy na stację! Szybko! Drugi się pojawił! Spieprzamy stąd! O nie, lag! Uciekamy! Konią mnie! Kurczę, przydałoby się jakaś kurczatka. Cholera, nie mam nic! Ale mnie skubańce gonią, żebym tylko teraz laga nie miał, bo polegnę. Dawajcie, dawajcie. Oj, kurde. Tutaj, już mamy naprawiony samochód. I teraz tak. Kurczę, gonimy dwóch typków. Oni mnie załatwią chyba w 3 sekundy. Dlatego będę musiał to jakoś załatwić taktycznie. Co proponujecie? To by się przydała kolczatka, co nie? To bym już dwóch, powiedzmy, uziemił. Ale wykorzystajmy tu jakąś może blokadę. Okej. Jeden sobie poleciał tu. I co ty tutaj robisz? Ej, oberwał troszeczkę. Nie oberwał. Aj, teraz troszeczkę oberwał. I robimy tak. I. A! Nie udało się, kurde! Co tu się dzieje? Masakra. Dobra, tamten ucieka. Gonimy, 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 gonimy. Jak ucieka, znaczy, że ma przerąbane. Ach, zobaczcie, co mu się dzieje. Uwaga. I oberwał. Pięknie. Dobra, jednego mamy załatwionego. Jedziemy w tą stronę. Tutaj też po drodze będzie stacja. Kurde. Już mam krytycznie uszkodzony samochód. I wow! Muszę naprawdę uważać. O rany. Jednak wyścigi na... właściwie walka na, proszę was, trybie multiplayer jest... O rany. Goni mnie ta P1-ka. No ale słuchajcie, dwóch na jednego bez jaj. O! Nie, tylko się nie rozwalaj, proszę cię. Dobra, co z tą P1-ką? Przejechał gościu. Chyba też jedzie na stację.
zgadza się. Ale nie wiem, czy on tam czasem nie będzie na mnie czekał. Co tu się dzieje? Wiem, że on coś tam kombinuje. Ja to czuję w gaciach po prostu. Tak jest, co już tam jest, już tam jest. Tutaj jestem. O! Jechał prosto na mnie i użył fali uderzeniowej. Masakra. No jest ciężko. Właśnie trochę ta rozgrywka multiplayer z graczami z właściwie całego świata jest nieciekawa pod tym względem, że są lagi. Jak widzicie, gracze skaczą po całej drodze, no i nieraz ciężko ich trafić. No ale to dlatego, że właśnie ten Need for Speed nie ma dedykowanych serwerów, także teraz na przykład jest hostem Stepan jakiś i po prostu zależy, nasza rozgrywka zależy tak naprawdę od łącza jakiegoś typka, prawda? Więc no, tak to wygląda tutaj. Nieciekawie troszeczkę. No dobrze, ale ja się zrespawnowałem już w miejscu, gdzie jeszcze będę mógł stoczyć z nimi jakiś pojedynek, starcie. Jadą prosto na mnie, są za mną, użyjemy tarana. O, teraz troszeczkę ich zmiażdżyłem. O kurde, widzieliście to? Masakra! Ej, za mocne to jest, bez kitu, ja nie dam rady takich pokonać. Potrzebuję waszego wsparcia. Tak jest. Ludzkowi fani, ludzkowi pomocnicy, łączcie się. Potrzebuję pomocników Bogati w Ironach, żeby mi pomagali w ścigach. I w ściganiu złych rajdowców. No co oni robią? O, to nie idzie gdzieś sobie tu. Dobra. Może uda mi się znowu mu zajechać drogę, ale teraz jedzie sam. No dobra, jestem już na mapce. Zobaczmy, gdzie jest ten typek, którego chcę zamordować. Teraz. Czyżby on był tutaj już? Nie. To chyba jestem ja. Tak, to ja siebie zaznaczyłem. Tamten typek się gdzieś chyba schował. Nie, jest tutaj. Dobra, ale tym razem, słuchajcie, jest sam. Co wy na to? Tego się nie spodziewałeś, co? O tak, jedziemy. Chodź. Tego się nie spodziewał. Nagle piękny Bugatti Veyron wyskoczył mu przed maskę. To chyba on, zgadza się. Nie zgubiłem go jeszcze, fantastycznie. Gonimy. A już ledwo coś zipi. Mam nadzieję, że tu nie będzie stacji. O kurczę, naprawił się. Jakimś cudem się naprawił. Dziwne. Tu nie było żadnej stacji, a widzieliście, że go całkiem mocno rypnąłem. Więc co myślicie, co podejrzewacie? Nie było tam stacji do naprawiania. Ale tutaj już jest, tutaj się mógł naprawić. Ale wcześniej miał pełną energię przed chwilą. Dziwne. No ale dobra. Powiedzmy, że nie wiem jeszcze, jak funkcjonuje tutaj za bardzo multiplayer i muszę się z tym zapoznać. Nie będę komentował. Okay. Czeka na mnie, widzicie? Ło! Co to było? Nie no, dziwny typek, bez kitu. Dobra, jedziemy dalej. Gdzieś on tu musi być. Tak, mam go ciągle gdzieś na radarze. Gdzieś jest ciągle w pobliżu. Jest tam z przodu, widziałem go już. Jest. Dwójka ma poszukiwanie. Och. On ma coś mocnego, nie wiem co, ale z tyłu jest już kolejny typek. Dobra, jedziemy sobie tu.
Cholera. Dobra, tutaj stacja, naprawimy sobie wóz. Kurczę, gdzie on jest? I zobaczę na mapkę. Za mną, cholera, on mnie goni. Tak myślałem, że ktoś tam był z tyłu, ale nie wiedziałem, że to akurat on. Myślałem, że to inny już gracz. A, nie udało mu się coś. Gonimy go. Ajaj, ciężko naprawdę. Albo bardzo dobrzy gracze, albo nie wiem co, ale ciężko ich tutaj rozwalić. No dobra, gonimy, gonimy. Co się tutaj robi? A teraz powinien mieć mniej energii, prawda? Zobaczymy, czy... Nie, no ma zabraną, dobra. To zwracamy kolesiowi honor. Oberwał znowu, pięknie. Nie, 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 nie tym razem. Tak jest. O! Oberwał troszeczkę, ale ładnie go trafiłem na zakręcie. Wyleciał, gdzieś się tam rozwalił. Ale już ma pełną energię znowu, coś tu nie gra. Ej, widzieliście przed chwilą, że miał, że był rozwalony. Coś tu cholerka nie gra. Naprawdę. Kurczę, nawinął mi się ten koleś. Dobra, gonimy, gonimy. O, teraz chyba troszeczkę... The fuck? Ej, ale widzieliście to, że dostał ode mnie dosyć mocno i po chwili już miał naprawiony samochód. A, już wiem co może być. Ktoś mu pomaga widocznie z Overwatcha. No jasne, że tak. Albo już powstał taki cheat, nie wiem, ale wątpię. Raczej ktoś mu pomagał z Overwatcha i po prostu... albo sam sobie pomagam. Może jest też taka opcja na Overwatchu, że można sobie samemu pomagać. Dobra. Więc trzeba kogoś rozwalić naprawdę szybko. No nic, no tak wygląda tutaj rozgrywka multiplayer. Jest dosyć chaotyczna, jak widzicie. Lagi są niestety w Need for Speed, Hot Pursuit, tam były tak. Tam były te pościgi, inaczej wyglądały w ogóle rozgrywka i wyścigi, tam inaczej wyglądało, bo no nie było takich lagów, kurczę, to jest gra, proszę was, z 2013 roku, gdzie już pingi i w ogóle synchronizacje w grach są na takim poziomie i to ja nie mówię w grach typu Need for Speed, ale gry typu właśnie nie wiem, jakieś free to play, powiedzmy War Thunder, czy jakieś Just Cause multiplayer, tam synchronizacja jest po prostu zajebista. Tutaj widzicie co się dzieje, jest masakra, jest ping jest powiedzmy nie wiem, 100 milisekund i już robi się sieczka dosłownie. No, takie moje zdanie. Nie jest ten multiplayer dosyć fajny i każdy gracz na to tutaj narzeka. No i kilka zmian właśnie w następnej części albo, nie wiem, żeby jakiś patch wyszedł, żeby to naprawić, by się przydało po prostu. No. Takie moje zdanie. Nie jest to grywalne nawet, powiem wam. Ale można się trochę pobawić nawet przy takich lagach, rozwalając po prostu samochody innych. No i tyle, bo ścigać się też ciężko, kiedy zgrać, jeśli się nie rozmawia na TeamSpeaku. Taka prawda. No dobra, ja dziękuję wam za wyświetlenie. Trzymajcie się, na razie. Hej.